Witam serdecznie w ten piękny, słoneczny dzień i już Wam pokazuję, co zrobiłem. Wczoraj rozmawiałem długie półtorej godziny ze sztuczną inteligencją od Google'a Gemini i Gemini mi doradziło po prostu, żeby połączyć oba panele ze sobą plusem i minusem, a zarówno z jednego i drugiego panela wyjść plusem i minusem na wyjście na przewody od paneli, więc teraz jak według Gemini będę uzyskiwał większy prąd, sumując resztę parametrów paneli. Dobrze, idziemy, bo to nie koniec nowości, jakie się potyczyły. Tak jak zwykle standardowo, krzaki, kocham krzaki. No i teraz będzie grubo, trzymajcie się, bo będzie naprawdę grubo. No i przy okazji rozwiązałem problem, który się tyczył regulatorów ładowania PWM i MPTT. Chodzi głównie o to, że nigdzie nie ma informacji, że to wyjście loud można obciążyć maksymalnie do 10 A. Tego nigdzie nie ma napisane, nawet w instrukcji. Więc ja wymyśliłem taki patent, że do tego wyjścia jest podpięte sterowanie przekaźnikiem samochodowym 30-amperowym. Po prostu sterownik MPPT załącza przekaźnik, a plus z akumulatora idzie tędy, idzie do plusa przetwornicy, a minus z przetwornicy idzie do przekaźnika, z którego wychodzi minus na akumulator. I w ten sposób rozwiązałem cały problem, który toczył moją rozdzielnię fotowoltaiczną. I dzięki temu sam sterownik ładowania jest nieobciążony bardzo, a i akumulator jest w lepszym stanie. No i standardowo układ chłodzenia musi być włączony non-stop. Tutaj powiem Wam szczerze, jest już bardzo dobrze wszystko porobione. To jest kabel od przetwornicy. On sobie tutaj tak może leżeć, nic mu nie będzie. To się nie przemieści do wentylatora, żeby to wciągnęło. Ale zobaczcie, prosty przykład. Układ wyłączony. Układ włączony. Słyszeliście pstryknięcie na przekaźniku. To jest standardowy pięciopolowy przekaźnik Boscha. Już Wam wytłumaczę. Tu mamy plus, z tej strony mamy minus. No dobrze mówię. O nie, przepraszam bardzo, plus, minus, bardzo przepraszam, pomyliłem się. No i minus i minus. Głównie chodzi o to, żeby plus i minus, o te dwa, załączyły cewkę, która zwiera bieguny ujemne. Dziękuję bardzo. I to jest o to chodzi. Po prostu sterownik MPPT zwiera ze sobą minusowe bieguny, tym samym przekazując napięcie z akumulatora na przetwornicę, a plus jest bezpośrednio podpięty pod kabel przetwornicy, zresztą jak widać. Pod kabel przetwornicy dodatni, po prostu jest to zasilane i teraz to mogę sobie obciążyć nawet pełnym napięciem woltażem 300 W, nie woltażem, tylko w sumie woltażem, nie woltażem, Boże, jedyny co ja mówię, pełnym obciążeniem 300 W, a woltażem może iść 240. Bez problemu, to teraz pociągnę. No jeżeli się pomyliłem, to mnie poprawcie w komentarzach albo napiszcie, bo według tego to jest teraz zajebiście i to będzie chodziło jak trzeba. Bo po prostu, słuchajcie, nigdzie tu nie ma napisane, że to można maksymalnie wyjście obciążyć 10 A. Ja wczoraj wpierdzielałem 4,5 z tego wyjścia. Więc dzięki Bogu, że nie obciążyłem tego bardziej. Ale teraz zrobiłem taki myk, że podpiąłem przekaźnik samochodowy. Pewno przekaźnik samochodowy, każdy będzie wiedział jak podłączyć, jest to bardzo proste.
Ja sobie schemat zrobiłem do tego, że wyjście plus minus to jest właśnie załączaniowe cewkę, załączaniowy obwód, a minus z minusem to jest po prostu przejście przez przekaźnik. No i co, i działa to super, jest tu, no jest tu spora plątanina kabli, ale kable są zarobione w sposób, który powinien być dobry i solidny. Nie ma tu żadnego partactwa z mojej strony. Ja nie będę po prostu rozkrajał przewodu przetwornicy, żeby jeszcze bardziej ładniej to zarobić, bo to tak jak jest teraz, to jest bezpieczny sposób zrobione, nie ma tu się co rozwalić. Działa, działa. Jak sami widzicie, przetwornica pracuje. Posłuchajcie klikania. Proszę bardzo, bez żadnego problemu. Przetwornica startuje. Panele też nam produkują. Więc ja uważam sprawę ogólnie za zamkniętą. Tutaj jeden użytkownik bardzo się tutaj właśnie napuszał o to, że podłączyłem bezpośrednio przetwornicę pod to wyjście, ale ja szukałem cały czas rozwiązania, bo mi to nie pasowało. Coś, to było coś za łatwo po prostu. To było coś za łatwo. Więc rozkminiłem, że kurde, można zrobić to trochę inaczej i wykombinowałem, żeby połączyć to przez przekaźnik. I tyle. I rozwiązałem problem, nad którym siedzi pewno ileś tysięcy ludzi. Pozdrawiam serdecznie.